Program, który uruchomiłyśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej i ma w swojej ofercie kilka takich propozycji i bardzo ciekawych wydarzeń i warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek. Nauczyciele, nauczycielki, to jest ważne, żeby poruszali temat migracji, dlatego że coraz więcej jest dzieci migranckich, uchodźczych w polskich szkołach. Są to też dzieci, które na przykład powracają też z migracji. I dlatego warto jest też rozmawiać na ten temat. Jest to bardzo ważne, żeby temat migracji poruszać w sposób wrażliwy, w sposób włączający i w taki sposób, który się opiera na faktach. Dążymy do tego, żeby pokazać, że migracja jest zjawiskiem obok nas, że jest nie czymś takim wyjątkowym i że, powiedzmy tak, prawie każdy z nas jest migrantem nie tylko wewnątrz siebie, ale i z pewnymi doświadczeniami w swoim życiu zawodowym, edukacyjnym, osobistym. Z perspektywy ucznia, uczennicy, to jest ważne, żeby z jednej strony zdobywać wiedzę, która jest sprawdzona, ale też móc w taki bezpieczny sposób weryfikować swoje postawy, swoje poglądy i też starać się wczuć w przeżycia rówieśnika, rówieśniczki, którzy, nie wiem, przyjechali do Polski. Ten kurs się skupi na takich wątkach, jak wprowadzać do szkolnych zajęć z młodzieżą omawianie trudnych aspektów tematyki migracyjnej. I skupiłyśmy na takich czterech zagadnieniach w tym kursie. Przede wszystkim to, jak stworzyć taką przestrzeń w szkole do możliwości wybrzmienia różnych punktów widzenia. Będziemy omawiać i też przedyskutujemy, jak i co mówią o migracjach dzisiejsi eksperci, również w takim ujęciu, w takim zasięgu krajowym i międzynarodowym. Taki trzeci punkt, najważniejszy chyba, jest to, że będziemy też pokazywać, jak można oddawać głos migrantom, imigrantkom, uchodźcom i uchodźczyniom ze społeczności lokalnej, ze społeczności szkolnej, żeby też ich głos był usłyszany. I takie, powiedzmy, czwarte przed nami wyzwanie i możliwość, którą możemy też osiągnąć w tym kursie, to, że spojrzymy na to, jak o migracjach mówią dzisiejsze media.